Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sheng. Lecimy dalej, kto wie, może pójdzie mi troszeczkę lepiej niż za pierwszym podejściem w ogóle w całej serii. No, nie najgorzej. Dobra, potkę było... znaczy potkę. Browka było sobie łyknąć, zanim tu wszedłem. O kurde, nie mogę z typem wyskoczyć. Tu się troszeczkę popsuło, ale może pójdzie trochę lepiej kawałek dalej. Zrobiłem unik, zanim on tu wleciał. Aha, where unik, blok, cokolwiek. Mijamy. A dlaczego grał na padzie, a kontrolki jak domy klawiatury? Shotgun albo te, albo rewolwery. The best. Durny pies. I oczywiście oni mi nie zostawili żadnego leczenia. No to jakoś wyszło, choć trochę w inny sposób niż się spodziewałem, że wyjdzie. Oczywiście gruby mi nie dał mi leczenia, a szkoda. Gościu trzeba przed siebie, a poleciał dosłownie we mnie, który był pod kątem. Jak on oddał ten strzał? Kurde, co mam pierwsze wejście mi wyszło tak fajnie, a kolejny teraz tak perfekcyjnie, perfekt psuć. Nie, to nie było to.
Jak zrobić taką kombinację? No żeś ty... Ani nie dadzą cię siebie chwycić, ani nie dadzą się pobawić, no. Spamy. A jakim prawem on mą rzucił? Jakby de facto łańcuchy to jest chyba najlepsza broń w tej grze. Ciężka. Zaraz pilę. Ty, jak cię zaraz chwycę! Co dzban? Wiesz, żeby tylko unikał. Dobra, lecimy dalej. Czy naprawdę chcę wiedzieć, skąd on wziął wyrzutnie? A jak potem wytłumaczysz o Klecho damage zadany przez rakiety? Okay, bardzo ładne przenikanie przez tekstury. Okej. Okay. No, nie wierzę. Idealnie się w to władowałem. Luck! To już nie był luck. To już była głupota. Dobra, jest leczenie. Niewielkie, ale jest. Teraz ta gorsza część. No właśnie! No, bo to oczywiście ciągle nie było to, co myślałem, że będzie. Co za bullshit miał być? Robię specjalny unik od rakiety, a on stoi mi w miejscu. Ja w takim momencie nawet bym się... osobiście nawet sprawdziłem, że są jakieś trainery do Shanka. Jakbym chciał głowić nad jedną z leveli. Wiesz, tak patrzę sobie wejść i włączyć sobie momentalnie one hit, one kill. Powiem wam tak, trainery są, ale żaden nie działa. Więc nie wiem, kto to pisał, nie? Ale nie popisał się. Swoją znajomością języków programowania. Bo trainerów do tej części jest chyba z 6 i żaden nie działa. Bo chcąc przejść właśnie te poprzednie levele, chciałem zainstalować trainer, bo już po prostu nie mogłem wytrzymać tego, że ciągle mnie tam rozwalają. Finalnie nic mi te trainery nie dały.
Bo co mam mi dać coś, co nie działa? Więc trudno, muszę sobie poradzić, trzymać nerwy na wodze, bo nerwy w niczym tu nie pomogą. Więc spróbuję zaoszczędzić ten jeden pocisk na tym gościu. Czy pocisk jest w granat? Szkoda, żebym go nie chwycił chwilę wcześniej. Tak jak chciałem. Herbatka na ukojenie nerwów. Dobrze, Angelo, tak samo możesz strzelać. Do wszystkich tych swoich typów. Jeszcze ci mało. Zrób sobie przysługę i już nie wstawaj. Seriously? O włos, byłem przez tą. A propos bycia o włos. Najpierw, o, z jednego raketa byłem o włos od trafienia, a druga była o włos od mojego brzucha. Bierzemy typa. A pozostałych zapychamy ołowiem. Jak kaczki, jak kaczki. Okej, nawet ładnie wyszło. Teraz tylko zbytnio życia nie stracić i będzie dobrze. No nie dostałem dalej się tego jednak. Cholerna rakieta. Zajebiście. Trzydzieści osiem minut. Z tymi grubymi starczami jest najgorszy ten punkt, że ja nie mogę tego typa podejść i dać mu granata w paszczę. Ja nie dopóki gość się zasłania tarczą. A niestety zasłania się tak długo, jak ja jestem blisko. Czyli prawie ciągle. Zero leczenia, szkoda. Proszę jakiegoś skina, który na przykład sprawia, że odblokowanie go albo bynajmniej... Że noszenie... Albo nie, inaczej nie wróć. Że noszenie go albo bynajmniej odblokowanie daje mi możliwość leczenia się za rozwalanie przeciwników. W sensie, wiecie, takie leczenie za zabicie typa. Nawet by to było, nie powiem, bardzo miłe. Na przykład ten za 1000 zabójstw, nie? Zaskoczenia! 63 hit combo, nice. A więc jestem osobiście ciekaw, co takiego się stało w życiu Shanka, że on dołączył do tego kartelu. No, w sensie poza tym, że zgodnie ze słowami Cezara, ten Shanka wziął dosłownie z ulicy. Tylko pytanie, czy dosłownie wziął jako, nie wiem, jako dziecko, czy po prostu Shanka znalazł na ulicy i stwierdził, a dobra, on jest dobry, to sobie go wezmę do kartelu, wsiadę.
Dla mnie to jest na razie zagadką. Ja nie wiem, jak on się dostał do tego kwartelu. Dobrze. Szybkie leczenie, ale zawsze coś. Dobrze. Dobra. Bierzemy typa. Teraz żałuję, że kierę wykorzystałem ten granat. Bo gdybym po prostu unikł, to by go rakieta rozwaliła i miałbym granat za darmo. Granat za oszczędzony. Kurde. Czy ja by te... Nie. Nie ma bata. Nie będę w stanie. Jak mogę zdjąć stąd. Jeżeli unik przed jednym, to ci spadnie drugie. O, to był ładny unik. Czy ja serio skontrowałem spadający strop? To jeszcze gościu. O! Pięknie, jedną rakietą double kill. To lubię. No, takie akcje lubię jeszcze bardziej. Proszę, Angelo! Nie musisz tak strzelać częściej? Bum. Dobrze. Teraz tego nie zepsuć. No. Okej, złapał się. Idziemy dalej. Woli w górę. Jest zapis, dobra. Czyli jesteśmy teraz w tym drugim etapie. Wreszcie. Po prawie trzech kwadransach. Jestem wreszcie w tym etapie. To się poważnie brzmi. Ale bynajmniej już mam go odblokowanego. Kurde, za długo mi to zajęło. Dobra, to było dziwne. Kurde, najgorsze, że nie potrafię się tak w miarę na czas przełączać pomiędzy łańcuchami, czy tam, czy nie wiem, czy te łańcuchy się pojawiają tylko wtedy, kiedy je mam wyekwipowane. Dobra, na razie zostaję przy maczetach i pistoletach, ale kto wie, może przewrócę, może przełączę się na shotgun. O Boże, to jest to miejsce. A nie, czekaj, chodź. Grubasa żegnamy od razu. Dziękuję. A nie, dobra, to nie jest jak w tym. Jak tam na pierwszym czy drugim levelu, że tak nagle napływają z dwóch stron typy. To nie taki most, dobra. Pewnie, zrzuć się sam z tej przepaści. Dobra, słyszałem już śmiejącego się Angelo. Rakiety. Jesteśmy coraz bliżej dzwonnicy. Już na niej jesteśmy. Seek and ye shall find. What could you possibly seek? What could satisfy a man who has lost so much? Revenge. O Jezus, jak ja nienawidzę tego gościa.
Dobrze. Chyp! Chyp! Jest to żelazo. Aj. Co się śmiejesz, Fagasie? Dobra, ja go muszę sprowokować, żeby sam ten... Okej, ładna pierwsza próba. Tak, ja wiem, co mam robić. Skubany! Chodź tu. Przecież tak zaspawować nie mogę, byłoby fajnie. Nie, trzeba go w ten ogień wrzucać. To jest najlepsze. No, ale na to łańcuszki będą najlepsze, mi się wydaje. Będą taką najlepszą siłę odrzutu, zauważyłem. No. Unik? Na skubany. Jakie backflipy próbuję robić. Po prostu łańcuchy najbardziej klepią. No patrzcie, jak mu życie schodzi. Mogę zrobić backflip, ale w drugą stronę? Tak byś mi tym życie ułatwił, stary. Do ognia! Do ognia! Ale nie ja, tylko on! Dobra, jest to leczenie? Jeszcze jest. Dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze jedna taka akcja i powinno być po robocie. Koniec? Koniec! Shank, when that bell came down, I thought you'd had it, but you managed to escape that too. My greatest disappointment. And you are mine. Finish him. You should have stayed dead. Dobra, Angelo usmażony. Tak więc dalszą drogę będziemy się wybierali w kolejnym odcinku. Myślę, że cały ten odcinek też tak zostawię, bo no ja teraz nie mam na tyle czasu, żeby na siłę go skracać i teraz lecieć kolejne rzeczy, ale powiem wam tak, prawie, nie idź tam, prawie 50 minut mi zajął ten odcinek, za chwilę będzie niecałe 50, ale ode mnie póki co to tyle, jesteśmy coraz bliżej końca, kto wie. Może, tak jak przewidziałem, 2-3 odcinki i już będzie koniec gry. To jest pierwszy. Zobaczymy, czy w kolejnym będzie koniec, czy dopiero w jeszcze następniejszym. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Cześć.